Cześć, ja nazywam się Gosia i witam Cię na kanale Anatomia Jogi i dzisiaj zajmę się zagadnieniem uszkodzenia naciągnięcia grupy dwugłowej uda, a także mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego. Żebyście wiedzieli w ogóle o czym ja mówię, to od razu powiem, że to są mięśnie, które znajdują się tutaj z tyłu uda. No i osoby, które są mega elastyczne, a także osoby, które zbyt mocno weszły pewnego dnia w asanę wykonując skłon, być może już wiedzą o czym ja mówię. Do naciągnięcia tych mięśni dochodzi właśnie najczęściej w tych dwóch przypadkach, o których Wam przed chwilą powiedziałam i leczenie tej kontuzji jest dość długotrwałe. No i to, co będę chciała dzisiaj właśnie Wam opowiedzieć, to jak radzić sobie z taką kontuzją, jak do tego typu kontuzji nie dopuścić. Wszystko dzisiaj opowiem dokładnie. Podzielę to najpierw na taką część, gdzie pokażę Wam, które dokładnie mięśnie ulegają naciągnięciu, w którym miejscu się to dzieje. Później opowiem Wam, co robić w stanie ostrym zaraz po takiej kontuzji, w jaki sposób to leczyć, no i jak praktykować z taką kontuzją, bo okazuje się, że wcale nie trzeba przerywać praktyki jogi, jeżeli taka kontuzja się zdarzy. Tak więc jeżeli ten temat Was interesuje, to serdecznie zapraszam. A teraz pokażę Wam, w którym miejscu dochodzi do uszkodzenia i do kontuzji, o której dzisiaj mówimy. Najpierw ściągniemy sobie mięsień pośladkowy, czyli dokładnie ten mięsień, ponieważ on zakrywa nam ten rejon. Tutaj mamy mięsień dwugłowy, jego głowę długą, mięsień półścięgnisty i mięsień półbłoniasty. Wszystkie te mięśnie przyczepiają się do guza kulszowego. I najczęstszymi przyczynami kontuzji, z którymi się spotykamy, to będzie albo naciągnięcie bądź przerwanie samej głowy brzuśca mięśnia, albo miejsce, w którym mięsień przechodzi w ścięgno, albo miejsce, gdzie ścięgno przyczepia się do kości. I teraz, kiedy już widzieliście wszystkie mięśnie, o których jest mowa, mogę Wam powiedzieć, w jaki sposób dochodzi do tego typu kontuzji. Najczęściej dochodzi do nich właśnie podczas albo nieprawidłowego wykonywania asany. Zbyt gwałtownie wchodzimy do asany i to się zdarza u osób, które są troszkę bardziej sztywne, powiedzmy. Nagle chcą wejść do asany na takim stopniu zaawansowania, gdzie ich ciało jeszcze nie jest gotowe. No i najczęściej właśnie wykonując jakiś głębszy skłon dochodzi do takiego zerwania. Jest to związane często powiązane z dźwiękiem, czasem słychać jak dochodzi do tego zerwania. To jest taki odgłos troszkę jakby się darła kartka papieru. Jest to bardzo nieprzyjemny, ostry ból. Drugi typ osób to są osoby, które są mega elastyczne, nadelastyczne i u tych osób z kolei tego dźwięku i tego momentu, w którym to się idealnie stało, raczej nie poczujemy z tego względu, że te osoby robią sobie krzywdę stopniowo, z każdą praktyką, wchodząc zbyt głęboko do asany, za każdym razem ją pogłębiając, kiedy już mają i tak naprawdę bardzo głęboki skłon, dochodzi do takiego przeciążenia mięśni. Po prostu ciągłe naciąganie mięśnia może spowodować, że włókna nie wytrzymają i po prostu pękną. I z takimi osobami również mam do czynienia. I właśnie tak to wygląda, że właściwie nawet nie są w stanie stwierdzić, kiedy to się stało. No i ostatni typ, no to są kontuzje, które są wywołane poprzez korekty, niewłaściwie zastosowane korekty. Niestety często to się może zdarzyć w momencie, kiedy nauczyciel nie wyczuje tego, co dzieje się w Waszym ciele. A nauczyciel nie jest w Waszym ciele, więc to Waszym zadaniem jest, żeby powiedzieć, że halo, to jest dla mnie za dużo. Nie poddawajcie się korekcie, która jest dla Was za mocna, bo to naprawdę niczemu nie służy, a może właśnie spowodować kontuzję. Tak więc podsumowując, mamy kontuzje wynikające z gwałtownego wejścia do asany, z długotrwałego, powtarzającego się nadmiernego rozciągania, no i niestety wadliwie zastosowana korekta. No i jeżeli już dojdzie do takiej kontuzji, pierwszym objawem jest bardzo nieprzyjemny ból zlokalizowany głęboko, od dołu pośladka dokładnie rzecz ujmując, właśnie w okolicach guza kulszowego, którego widzieliście wcześniej. Ten ból jest tępy, bardzo nieprzyjemny, bardzo nasila się w momencie, kiedy siedzicie na przykład w aucie, kiedy prowadzicie auto, również jest bardzo nieprzyjemny, wręcz nie można wysiedzieć. Ten ból nasila się także w momencie, kiedy ciało jest jakby schłodzone, czyli jeżeli na przykład praktykujecie i zaczynacie dopiero na przykład powitania słońca, będzie ten ból dużo bardziej odczuwalny niż w momencie, kiedy ciało się rozgrzeje. Tak więc ból będzie zawsze stricte określony w jednym miejscu, ale czasem może on promieniować w dół nogi. No i co zrobić w momencie, kiedy już dojdzie do takiej kontuzji i kiedy jesteśmy w tym stanie ostrym? I zawsze, kiedy mamy stan ostry, to najlepszym rozwiązaniem jest w takim przypadku chłodzenie i odpoczynek. Chłodzenie warto sobie zastosować z takim na przykład woreczkiem żelowym, które są dostępne w aptece, je się mrozi. No i w momencie, kiedy jesteście tuż po takiej kontuzji, to pół godziny takiego mrożenia jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Możecie wręcz sobie usiąść na takim woreczku i po prostu siedzieć te pół godziny. Później chłodzimy przez takie około 3-4 dni, nawet 3 razy dziennie po około 20 minut, tak żeby tym zimnem jak najbardziej wyciszyć ten stan ostry. Później dodajemy łagodne rozciąganie, ale to dopiero w momencie, kiedy ten stan ostry minie. Zaraz po stanie ostrym możecie również zastosować sobie taki masaż poprzeczny. I masaż wykonujemy z wykonaniem na przykład piłeczki. Jeżeli wiemy, że cały mięsień dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty, bo nie wiemy do końca, który mięsień ulega uszkodzeniu, w tym przypadku, kiedy ja tutaj konkretnie o tym mówię, przebiega odtąd dotąd, to staramy się wejść mniej więcej w połowę długości tego mięśnia. Możecie najpierw sobie wykonać taki masaż poprzeczny, gdzie chwytacie za udo i po prostu mocno w poprzek rozcieracie palcami dłoni. Ten masaż może trwać około nawet 5 minut. Chyba że macie kogoś, kto mógłby to za Was zrobić, no to połóżcie się na brzuchu i poproście, żeby ktoś Wam w poprzek wymasował te mięśnie. Możecie też zastosować sobie taki masaż z pomocą piłeczki i wtedy opieracie udo i masujecie w ten sposób w poprzek. Bardzo fajnie wykonuje się też ten masaż, jeżeli byście sobie usiedli na krześle i po prostu pod udo podłożyli piłeczkę. I to, co teraz robimy, to jest rozluźnianie mięśnia, powięzi właściwie w okolicach miejsca, gdzie jest kontuzja. I zawsze, kiedy ta powięź się też rozluźni, troszeczkę zmniejszy się to ciągnięcie i dyskomfort w okolicach mięśnia, ale też ten masaż powoduje, że ten mięsień się uelastycznia. Bo w momencie, kiedy jesteśmy po kontuzji, no to dochodzi do takiego przykurczenia tego mięśnia, za bardzo go tam nie ruszamy, a ważne jest, żeby ta elastyczność w mięśniu była cały czas zachowana. Tak więc najpierw chłodzimy, później masujemy i po około 10 dniach możecie sobie włączyć łagodne rozciąganie. No to teraz jak praktykować, jeżeli już taka kontuzja zaistniała? Jeżeli już przeszliśmy stan ostry, jeżeli już te pierwsze 10 dni minęło, masowaliście, wykonywaliście ten masaż poprzeczny z piłeczką, wykonywaliście łagodne rozciąganie, no to przechodzimy już do praktyki. I teraz osoby, które są bardzo elastyczne, jeżeli jesteście w stanie wyprostować nogi i dopiero w stanie, kiedy wykonujecie skłon, to rozciąganie się pojawia, to na przykład pierwsze, co bym Wam poleciła, to jest podwijanie kości ogonowej pod siebie. Ja wiem, że to powoduje tak jakby zaokrąglanie pleców, ale u osób, które są bardzo elastyczne, jeżeli mają ustawioną miednicę w przodopochyleniu i lekko podwiną kość ogonową pod siebie, to jest tak, jakbyście skracali odległość pomiędzy przyczepem początkowym i końcowym i to już daje efekt. Oczywiście nadal będzie się sprawdzało zgięcie nóg w kolanach, bo jak wiemy, mięsień półścięgnisty, półbłoniasty i dwugłowy są mięśniami dwustawowymi, więc w momencie, kiedy zegniecie nogi w kolanach, no to odciążycie właśnie tutaj guz kulszowy. U osób, które są mniej elastyczne, praktyka na zgiętych nogach w kolanach. Praktycznie każdą asanę, która wymaga rozciągnięcia tyłu nóg i skłonu, wykonujecie na zgiętych nogach. No i bardzo ważne jest to, żeby również wzmacniać te mięśnie. Jeżeli mięśnie uległy uszkodzeniu, a już zwłaszcza u osób, które są bardzo elastyczne, jeżeli już zerwaliście ten mięsień, to znaczy, że on jest osłabiony, rozciągnięty, dlatego doszło do rozerwania i musicie zacząć wykonywać asany, które ten mięsień wzmocnią. I jakie to będą asany? Zacznijmy sobie może od takich najbardziej prostych asan. To będą wszystkie shalabhasany, czyli wszystkie te asany, które będą wymagały wzmocnienia tyłu nóg i uniesienia poprzez unoszenie nóg do góry. Pracujemy tutaj mięśniami grupy dwugłowej. Czy ta shalabhasana, one tutaj się bardzo dobrze sprawdzą. Kolejnymi asanami będzie na przykład Purvottanasana. To jest ta asana. Jeżeli to będzie dla Was za mocne, to możecie sobie wejść do Chatus Pada Pitham. Do tego. I tutaj możemy łagodnie pulsować miednicą, unosząc ją do góry. Albo możemy dwipada pitham. Ja sobie tutaj mikrofon wyjmę. I wtedy kładziemy się i unosimy biodra w górę i łagodnie pulsujemy. I żeby w dwipada pitham i w ogóle w tych asanach, których raczej leżycie na plecach, poczuć bardziej pracę mięśni dwugłowych ud, możecie sobie wysunąć troszeczkę pięty do przodu i poprzez uniesienie nóg do góry po chwili zrelaksować wewnętrzne uda, tak żeby jakby mięśnie, tutaj przywodziciele się rozluźniły i wtedy zaczynacie mocniej pracować grupą dwugłową ud, także staracie się rozluźnić pośladki, tak żeby to naprawdę mięśnie dwugłowe się wzmacniały, a nie pośladki, czyli nie zaciskamy pośladków, one są luźno, pracujemy poprzez uniesienie jak najbardziej napinając tyły nóg. Mam nadzieję, że tym filmem troszkę Wam pomogę i będziecie wiedzieć, w jaki sposób radzić już sobie, jeżeli do takiej kontuzji dojdzie. Tutaj najważniejsza jest cierpliwość. Niestety, ale ta kontuzja goi się bardzo długo, nawet do około roku. I jak dostaję wiadomości od Was, że Gosia, miałam taką i taką kontuzję, to już 3 miesiące, a ja nadal czuję ból, to jedyne, co mogę powiedzieć, to bądź cierpliwa, bądź cierpliwy, dlatego że ta kontuzja goi się bardzo długo. Niestety ograniczenie ruchomości może być nawet odczuwalne do 2 lat, może być zdecydowana różnica w pogłębianiu np. skłonu na jedną i na drugą stronę. No i na to musicie się przygotować, musicie być cierpliwi, to naprawdę uczy pokory i mam nadzieję, że to spowoduje, że też wyciągniecie nauczkę i zaczniecie bardziej świadomie słuchać swojego ciała, świadomie praktykować, ale przede wszystkim mam nadzieję, że do takiej kontuzji nie dojdzie, a żeby nie doszło, to najważniejsze jest, żebyście właśnie słuchali swojego ciała. Ja ostatnio nagrywałam filmik na temat m.in. rozciągania układu nerwowego, w jaki sposób to robić, także zachęcam Was do tego filmu. Bardzo ważne jest, żeby nie przekraczać takiego progu bólu, który już mówi, że dana asana może być niestety kontuzyjna, dane wejście do asany może być kontuzyjne, tak więc bądźcie uważni, a osoby, które są bardzo elastyczne, nie pogłębiajcie skłonu, który i tak już jest głęboki, bo do niczego to nie prowadzi. A jeżeli jeszcze macie taką tendencję, że naprawdę te skłony do przodu nie stanowią dla Was żadnego problemu i nie chcecie mieć takiej kontuzji, to starajcie się po wejściu w asanę lekko podwinąć kość ogonową pod siebie. Nie dosyć, że bardziej Was to zakorzeni w ziemi, to też spowoduje, że te mięśnie dwugłowe będą się w tym wszystkim bardziej wzmacniać. No dobrze, no to dziękuję Wam bardzo. Jeżeli ten film okaże się pomocny, no to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach na dole. Strasznie lubię ten moment, kiedy piszecie mi, że to, co powiedziałam, się sprawdziło albo Wam pomogło, tak więc będę Wam wdzięczna za każde dobre słowo. Zapraszam Was na mój Instagram. Z Instagramu bardzo często biorą się tematy filmów, także tam możecie też mi sporo podpowiedzieć. Ja też jestem często na Instastory, więc możemy się troszkę bardziej poznać. No i zachęcam do subskrypcji kanału, tak żebyście byli na bieżąco z moimi wszystkimi nowymi filmami. Dziękuję Wam za spotkanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!